Tak, słyszę cię. Teraz cię nie słyszę. Na razie się nic nie dzieje. Dobra. Będę gotowy, to tak, oczywiście. Robię próbę. Tak, zrozumiałem. Nie ta kamera. Ta kamera? Ta? Dobrze, tak. Będę stał. Nie, na razie się nic nie dzieje. Jak tak, oczywiście. Dziękuję. Tak, słyszę. Oczywiście, już poprawię. Teraz dobrze? Tak. Ja wiem, że będę z nim rozmawiał, oczywiście. Nie, będę wyprostowany, tak? Dobrze. To oni już kończą obrady i na pewno w następnym wejściu będę go miał. Dobra, czekam, nie ruszam się, waruję. Dobra, dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana. 3 godziny trwały obrady. Bardzo proszę, żeby nam pan powiedział, co było na obradach. Był pan w środku? No nie byłem, bo państwo nie wpuścili dziennikarzy. Po to nie wpuściliśmy, żeby nie mówić. To teraz ja mam wyjść i mówić. Jakbyśmy chcieli, to byśmy wpuścili i było wiadomo. Ale przecież pytam w imieniu milionów telewizorów. A co miliony telewizorów? A co pan mnie będzie szantażował milionami telewizorów? Pan kamerę ma? To pan uważa, że panu wszystko wolno? Pan zadaje za dużo pytań, pan chce odpowiedzi. Ale przecież to za często sobie udzielacie sami odpowiedzi, a potem próbujecie w nasze usta je włożyć, tak? Co to jest? Szantaż, światło i ja muszę wszystko mówić? Chciałem pana... Co pan chciał? Przepraszam bardzo. Chciałem pana zapytać w imieniu milionów telewidzów, o czym były obrady. Niech pan mi nie szkli milionami, proszę pana, bo pan jest sam. Ja nie wiem, w jakim właściwie charakterze pan tu jest. Co pan tutaj sobie przynosi, pan na głowie? Pan mi jakimś podczuwa? Dlaczego pan tu w ogóle przyszedł? Co pan myśli, że pan może pozwalać sobie? Następnym razem pana tutaj już nikt nie wpuści. Z Sejmu dla serwisów mówił Krzysztof Matek.